Cześć, pojawiło się bardzo dużo komentarzy z prośbami o odcinek z teoriami GOT7, więc postanowiłyśmy spełnić wasze oczekiwania i prośby i teraz o to będę właśnie mówić o teoriach GOT7. Oczywiście jeżeli chodzi o te teledyski, które tą teorię mają i mają ten właśnie taki znaczący plot, czyli wszystkie z serii Flight Log. Zaczynamy! Zaczniemy od Flight Log Departure i to jest właśnie taki początek tych wszystkich teorii. Oczywiście tych teorii w internecie znowu jest bardzo dużo, ale postaram się skleić to jakby w całość i powiedzieć to, co według mnie wydaje się słuszne i to, co sama zauważyłam. Więc zaczniemy od początku. Już na samym początku widzimy niebieską papuszkę, która siedzi w samochodzie, w vanie, nad głową kierowcy, w tym przypadku nad głową JB. Następnie widzimy całe GOT7, które się po prostu wygłupia, rysują po twarzy bambama, rzucają się poduszkami i to wszystko oczywiście jest nagrywane. Junior patrzy przez okno i na tym oknie jest namalowany niebieski ptak i to już wydaje się w jakiś sposób kluczowe. Junior zasypia. Następnie widzimy go samego jakby błądzącego we mgle, szukającego kogoś lub czegoś. I od razu nasuwa nam się na myśl wypadek samochodowy. Jednak powstaje pytanie, czy wszyscy zginęli, czy tylko on zginął, ewentualnie czy tylko on przeżył, albo czy może jest w śpiączce. Junior się budzi i znajduje się w pokoju, w którym znajduje się także całe GOT7, jednak zdają się oni go nie zauważać, nawet podczas nagrywania kamerą, po prostu go nie widzą. I tutaj nasuwa się kolejne pytanie, czy to Junior jest tam tylko duchem, czy może GOT7 jest wspomnieniem? Znowu widzimy JB z niebieską papuszką i co ciekawe, niebieskie ptaki oznaczają szczęście, są symbolem szczęścia, ale także są symbolem niebieskiego życia i mogą być wcieleniem zesłanego dla nas anioła. Jednak kiedy Junior patrzy w lustro, nie widzi w nim właśnie odbicia chłopaków. Budzi się on po chwili i to się okazuje, że po prostu był sen, ale ja w to nie wierzę, bo to po prostu byłoby zbyt proste, ale do tego dojdziemy później. Następnie wszyscy zaczynają latać, co może być właśnie symbolem tego, że stają się jakby aniołami, bo umarli. Co więcej, czujne oko patrzy i zauważyłam na ziemi narysowane jakby postacie. Co prawda w bardzo dziecinny sposób, ale można to skojarzyć właśnie ze sposobem oznaczenia miejsca, w którym był ofiara, chociaż mam wrażenie po większym i dłuższym przyglądaniu się, że to są po prostu jakieś napisy, ale jeden z tych właśnie rysunków przypomina człowieka. JB unosi się nad łóżkiem w otoczeniu książek i białych ptaków, a białe ptaki mają podobną symbolikę do tych niebieskich. Poza tym członkowie wydają się mieć naprawdę ogromną frajdę z tego, że potrafią latać i tam się zaczynają dziać naprawdę dziwne rzeczy. Pod koniec Junior jakby też chce latać i skacze z dachu, raczej spada z tego dachu i nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy lata, czy jednak nie, bo wideo się w tym momencie kończy. Jeżeli chodzi o Fly, to jest to głównie teledysk z choreografią, jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Pierwsze to jest to, że gdy Junior spada, widzi 5 członków zespołu, którzy wzlatują ku górze i tylko 5. Drugie to jest pytanie, gdzie jest Jackson? Może po prostu przeżył, więc nic mu się nie stało, więc po prostu go tam nie ma. Po trzecie są ukazane sceny, które już widzieliśmy w trailerze, a po czwarte Junior uronił jedną łzę, zanim wszystko znowu stało się czarne i się obudził. Ale pora poteoretyzować. Tak jak już mówiłam, był wypadek samochodowy i to jest coś, co wydaje nam się w jakimś stopniu pewne. Po drugie, ktoś musiał go nie przeżyć. W tym wypadku wydaje mi się, że to było całe GOT7 z wyjątkiem Juniora, bo on jest jedyny, który jakby nie może odejść, co jest bezpośrednim nawiązaniem do tytułu. Za to JB nie jest ani na ziemi, ani nie lata swobodnie, co może być właśnie nawiązaniem do tego, że po prostu jest w śpiączce. Junior jest rozbity po utracie właśnie przyjaciół, więc też próbuje jakby polecieć, lecz jedynie spada. Co może być właśnie nawiązaniem do tego, że samobójstwo jest grzechem niewybaczalnym, więc on nie może dołączyć do przyjaciół i nie może wznieść się ku niebu. Przejdziemy teraz do turbulencji. Tutaj na samym początku mamy GOT7 w samolocie i scena wydaje nam się bardzo podobna do tej, która miała miejsce w vanie, czyli po prostu GOT7 się wydurnia, wygłupia, piszą po twarzy bambama i rzucają się poduszkami. Włącza się nagle komunikat o zapięciu pasów z powodu turbulencji i Junior chce wstać i ostrzec kolegów, jednakże stewardesa do niego podchodzi, go powstrzymuje, więc on z powrotem siada i zapina pasy. Turbulencje są bardzo silne i nagle widzimy Juniora w wodzie, w jakimś takim jakby zbiorniku i nie może się z niego wydostać. Ponownie widzimy sceny z poprzednich wideo, czyli na przykład ptak i JB, który jest uwięziony między niebem a ziemią.
Stewardessa przytrzymuje juniorowi maskę tlenową, co może z kolei oznaczać, że wcale nie jest stewardessą, tylko jest na przykład albo lekarzem, albo ratownikiem medycznym i to wszystko dzieje się po prostu w jego głowie. Junior widzi, jak jego przyjaciele odlatują i w momencie, kiedy on zamyka w końcu oczy, dostajemy potwierdzenie na to, że to był wypadek samochodowy, bo właśnie mamy ratownika, który dostarcza Juniorowi tlenu, daje mu tą maskę, Junior się budzi, rozgląda i widzi właśnie tą scenę po wypadku samochodowym, wrak samochodu oraz kamerę, która zarejestrowała ostatnie chwile z życia Gus7. Teraz przejdziemy do Hard Carry i oczywiście musi się pojawić jakiś teledysk, który sieje zamęt i nagle wszyscy twierdzą, że nic się nie stało, albo że nikt nie umarł i tak dalej, aczkolwiek ja będę przystawać przy swojej teorii. Cała akcja teledysku rozgrywa się właśnie w miejscu wypadku, są wraki samochodów, jest właśnie ta ruina, jest to wszystko, czyli lepszego potwierdzenia na to, że to był właśnie ten wypadek samochodowy, nie mogliśmy dostać. A poza tym jest także samolot i karetka, tylko że ten samolot był tylko i wyłącznie w głowie Juniora. JD ma scenę z tujami, moim zdaniem te zielone rośliny mogą być symbolem życia, a jako że jest to JB, który utknął między życiem a śmiercią, czyli po prostu unosi się nad tą ziemią, może to oznaczać, że on nadal żyje. Junior nagle unosi się nad ziemią, jednakże zostaje brutalnie i gwałtownie ściągnięty z powrotem na nią, co może oznaczać właśnie to odzyskanie przytomności. W teledysku jest bardzo dużo choreografii, jednak są także sceny nieco poruszone, jakby uderzone, co można skojarzyć na przykład z pojedynczymi uderzeniami serca lub na przykład użyciem respiratora. Znowu widzimy JB z tujami, tylko tym razem uschniętymi, martwymi. W dodatku widzimy go za ogrodzeniem, co może oznaczać właśnie, że uleciało z niego życie, jak z tych tui, i nie może się on uwolnić. Czyli po prostu być może właśnie nie żyje. Podchodzi on nagle do płota i otwiera furtkę i po prostu wychodzi i może to symbolizować to, że po prostu odszedł do nieba. Pojawia się scena z Yongdzie wśród iglaków, tym razem żywych, i ma on tam także tą klatkę z niebieskim ptaszkiem. A jeżeli ten ptaszek ma symbolizować anioła i nie chce on właśnie przyjść do Yongdzie, to może to oznaczać, że on po prostu za bardzo zgrzeszył, bo uwięziony ptak w klatce jest symbolem uwięzionej duszy. Ale potem on sam go wyciąga. Choreografię tym razem widzimy na tle wraku samolotu, który był wytworem wyobraźni Juniora, czy jak to woli Junionga, jestem osobą, która zawsze używa tej pierwszej nazwy, ale wracając do tematu, właśnie widzimy ten wrak samolotu. A jeżeli chodzi o sny właśnie z katastrofą lotniczą, to mogą one symbolizować zderzenie z rzeczywistością, szczególnie jeżeli żyje się marzeniami, oraz mogą także symbolizować niskie poczucie własnej wartości i wątpliwości. Znowu widzimy naszego bohatera w zbiorniku wodnym, czyli chce on się zabić, chce popełnić to samobójstwo, chce dołączyć do swoich przyjaciół, chce latać. Jednak obok pojawia się Yongdzie z młotkiem, który rozbija ten zbiornik, nie daje mu umrzeć. Widzimy też resztę Gus7, która pojawia się w tej wodzie i próbuje uratować Juniora. Przechodząc dalej, czyli do Flight Log Arrival, mamy tak naprawdę wideo pełne emocji i cierpienia, które wyjaśnia tak naprawdę, co się stało, oraz mamy także narrację, Juniora, który mówi, co się dzieje, dlaczego to zrobił i wyjaśnia całą sytuację. Jinyoung budzi się na brzegu wyspy, jedyne co pamięta to wodę, że znajdował się w wodzie, mówi też, że zawiódł, nie udało mu się, czyli na przykład nie udało mu się polecieć tak jak jego przyjaciołom. Oznacza to właśnie, że próbował się zabić i dołączyć do swoich przyjaciół, jednak tak jak już wspominałam, oni teraz odgrywają rolę jego aniołów stróży i nie pozwalają mu popełnić tego samobójstwa. Junior opowiada, że ludzie zazwyczaj poddają się, kiedy coś im nie wychodzi, jednak on nie zamierza nigdy, przenigdy, never ever się poddać. I to możemy rozumieć oczywiście na dwa sposoby. Nie zamierza się poddać i nadal będzie próbował latać, a po drugie nie zamierza się poddać i wręcz przeciwnie, będzie żył, bo tego oczekują od niego przyjaciele i znajdzie nowy cel w życiu. Nagle otwiera oczy i widzimy go w białej sali, gdzie widzimy także lekarzy, którzy próbują go uratować za pomocą elektrowstrząsów i oczywiście się im to udaje, więc Junior wraca do życia i się nie podda.
Jeżeli chodzi o teledysk Never Ever, jest to po prostu uzupełnienie tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli w Arrival, i tego, co widzieliśmy jeszcze wcześniej, czyli we wszystkich poprzednich wideo. Widzimy tutaj już dokładnie, że był to wypadek samochodowy. W tym samochodzie znajdują się znowu rośliny, które tak jakby są właśnie symbolem życia. Jeżeli chodzi o sam wypadek samochodowy, to ta akcja dzieje się łącznie ze sceną, kiedy to Jackson biegnie i ten właśnie biegnący Jackson uderzający w ścianę symbolizuje ten bardzo brutalny wypadek samochodowy. Samochód wpada do rzeki i tonie. Widzimy tutaj JB pod wodą, co wydaje się z jednej strony zrozumiałe, ponieważ wypadek, więc powinien zginąć, a z drugiej strony istnieje właśnie ta teoria, że on jest w śpiączce. Ja jestem zwolenniczką tej teorii, więc to, co teraz widzimy, nie bardzo jakby to wyjaśnia. Jinyoung znowu znajduje się w zbiorniku, tylko tym razem ten zbiornik ma też rośliny, które są symbolem życia, co może oznaczać właśnie, że on nadal żyje ze względu na te rośliny, ale znajduje się w tym zbiorniku, czyli nie może się uwolnić. Bez czyjejś pomocy zginie. Ten zbiornik nagle wypełnia się wodą, czyli Junior jest coraz bliższy śmierci, jeżeli ktoś mu nie pomoże, tak jak już mówiłam. Nagle znowu pojawia się Youngjae z młotem, rozbija szybę tego zbiornika i mu pomaga. Co może oznaczać, że także w samochodzie mu pomógł właśnie, żeby on mógł przeżyć. W końcu pojawia się Mark pod tą wodą, który pomaga Juniorowi wydostać się na powierzchnię, przeżyć. Oczywiście jego rola kończy się w momencie, kiedy Jinyoung jest już uratowany. Yugyeom pojawia się w szpitalu, natomiast Bambam ma maskę tlenową, co wszystko można podsumować tak, że to właśnie członkowie grupy GOT7 utrzymują Juniora przy życiu, żeby Never Ever się nie poddał, znalazł tą silną wolę, wolę do życia i odnalazł nowy cel, żeby po prostu nie odszedł. Istnieje też bardzo dużo teorii, które mówią właśnie, że to członkowie byli tymi, którzy uratowali Jinyounga w tym samochodzie, i na to potwierdzenie właśnie możemy znaleźć w tym teledysku. A jeżeli chodzi o ostatnią scenę, to ta już jest znajoma, bo widzieliśmy ją w poprzednim filmie, czyli Junior nagle się budzi uratowany w szpitalu za pomocą respiratora. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do teledysków GOT7. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że to było to, czego ode mnie oczekiwaliście, żeby Wam się spodobało, że wszystko jest teraz jaśniejsze i bardziej zrozumiałe. Mi te teledyski po takiej dogłębnej analizie spodobały się jeszcze bardziej, bo to jest coś niesamowitego i nie spodziewałam się, że tam tak naprawdę się działo aż tyle, bo na pierwszy rzut oka tego się nigdy nie widzi. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś teledyski albo serię teledysków, którą mogłabym omówić i mieć z tego niesamowity fan, to czekam na Wasze propozycje na dole, a jeżeli jest coś, czego nie zauważyłam, albo macie własne teorie na temat teledysków GOT7, to też czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia!